Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy turniej noworoczny, 11 rund, 3 minuty plus 0, czyli 3 minuty na zawodnika. Mamy już ponad 175 osób, bardzo się cieszę. Za 2 minuty rozpoczynamy turniej, więc myślę, że będziemy się dobrze bawić. Cieszę się, że jest nas tak dużo. Pobiliśmy już rekord, jeśli chodzi o frekwencję w turnieju klubowym, że tak się wyrażę. Raz graliśmy turniej, bodajże to było o niepodległość, tam było ponad 200 ludzi, no ale tutaj po prostu tak towarzysko sobie gramy i jestem wielce zaskoczony, jest nas aż tak dużo. Ok, już tutaj czytam Wasze komentarze szybciutko. Mam prośbę, czy w wolnej chwili mógłbyś omówić, co jest najważniejsze w grze w centrum pionkami. Cała reszta szachu wydaje mi się logiczna, tylko ta kwestia jest dla mnie tajemnicą. Czyli omówić najważniejsza gra w centrum. Nie jest tak prosto wyjaśnić. Nie za bardzo rozumiem pytania też. No najważniejsze w centrum, no, to zależy, na przykładach by trzeba było pokazywać. Jakieś pola są ważne, tak, ustawienia i tak dalej. No, nie jest takie łatwe. To ja wiem, że to się łatwo zadaje pytania, odpowiedzi są nieco trudniejsze. Kurczę, muszę, słuchajcie, pójść do fryzjera jakiegoś w miarę szybko. Dobra, żarty żartami. Ostatnio miałem 7 punktów. No walczymy, moi drodzy. Za niecałe tutaj 40 sekund rozpoczynamy turniej, moi drodzy. Dobra, powodzenia w turnieju, ja dziś wybiorę jednak skoki, ale trzymam kciuki. Ok, w porządku, my wybieramy szachy. Zamierzasz startować w międzynarodowych, czy wiąże się z ciężkimi treningami, czy... Zamierzam, tak, ale skupiam się na nauce również, ale zamierzam grać. Mam nadzieję, że to pogodzić. Muszę po prostu to pogodzić. Tak, śnieg w Olsztynie spadł. Powodzenia, Krzysztof, powodzenia wszystkim. Za kilka sekund rozpoczynamy. No i jedziemy, moi drodzy. Jedziemy. Startujemy. Ok, Shalado jest moim przeciwnikiem w pierwszej rundzie. No to go. Niech będzie D4. Nie było aż tyle śniegu, żeby być na sankach. To szybko stopniał, niestety. Za dużo nie napadało. Powodzenia. No, mój przeciwniku! Uff, zdążył, bo już myślałem, że nie zdąży wykonać posunięcia. Ok. No to gonimy tego skoczka. Gonimy po raz kolejny. A, w przelocie zbijemy. Trzeba odbić oczywiście pionkiem, bo gońcem to będzie już F5. No właśnie, to mamy F5 od razu. Grozi mat na F7. Już nie grozi. No, figury wyprowadzić trzeba. Związać. Zrobić długą roszadę. Jakieś E5 jest nieprzyjemne, myślę. Może jeszcze tak. Ok, tutaj szacha zdążymy zrobić. No, myślę, że lekka wycofka. Z planem hetman H3, z atakiem tutaj na H6. I tutaj grozi już bardzo nieprzyjemne bicie na H6. Jeszcze można oczywiście zagrać wieża F1, próbować też zbić skoczka, który tutaj się może zasłaniać w przyszłości. No, można zagrać wieżą, jeszcze poczekamy. O, wow. No dobra. Zbijamy. Grozi w następnym ruchu mat, jeżeli przeciwnik wybije. No to chyba tu mamy mata? Dokładnie. Goniec G5 i mamy mata. Fajnie to wygląda w zasadzie. No dziękuję serdecznie, Shalado. No poszło szybko. Przeciwnik podstawił figurę. No i jest szybkie zwycięstwo. Zdążę poczytać po komentarze Wasze. Na początku wielu osobom zrywa partię, pojawia się error i trzeba aktualizować. Wiele osób nie wie, co jest grane i dlatego często przeciwnik nie gra. Aha, rozumiem, rozumiem. No ale chyba wszyscy ruszyli, tak mi się wydaje. 195 osób aktualnie. Może jeszcze kilka dojdzie, bo pęknie nam 200. Byłoby świetnie. No mam nadzieję, że wszyscy sobie już tutaj radzą. Witam Cię, Mich Sport. Sepciolotku, no ja nie będę się wypowiadał, to jest kwestia gustu. Mi się liczę szalenie podoba. No czeską też mi się podoba. Ja tego tak nie porównuję, nie faworyzuję. Po prostu naliczę się, łatwiej mi robić turnieje, się przyzwyczaiłem. I tyle, no. Po prostu jest też przejrzyście. Na Czeskomie często się turnieje zawieszały i z tego też powodu na Czeskomie nie robię turniejów. Ale oczywiście lubię grać na Czeskom, no. Naliczę się też lubię, no i nic na to nie poradzę, no każdy ma swoje przyzwyczajenia, swoje jakieś tam zdanie i tyle, no już nie drążmy tego tematu. Michale, nie masz przeciwnika? No nie wiem dlaczego. Widzę, że wprowadziłem zmiany i można oglądać w niższej jakości, bo u mnie na polu jakość internetu zależy od pogody. Wiesz co, ja chyba nie wprowadzałem żadnych zmian. Nie mam pojęcia. Może jakoś to działa inaczej, nie wiem. Ale cieszę się, że chociaż chodzi. Link do turnieju, bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo proszę. Trzeba dołączyć również do klubu, żeby wystąpić. Prawdopodobnie. Witam Cię, Koksu, Fasola. Dzisiaj pierwszy raz na live, ale zostaje na dłużej, więc... Dubowa na YouTube, proszę. No dzisiaj już poszedł filmik Dubowa. Poszedł filmik Dubowa na YouTube. Gratulacje, Grego. Możliwość zmienienia jakości streama jest uzależniona od ilości widzów. Musi być jakieś minimum, ale nie pamiętam dokładnie ile. No ja się troszkę tutaj pogrzebię w tych ustawieniach i popatrzę, tak? Bo faktycznie widzów jest coraz więcej, co mnie bardzo cieszy i serdecznie za to dziękuję, więc no tak, dla widzów trzeba się dostosować troszeczkę jak najbardziej, żeby wszystko działało i wszyscy mieli z tego jakieś korzyści i dobrą zabawę przede wszystkim. Moim zdaniem czeską jest podmyszki, bo trzeba klikać i przyciągać figury. No tak, Michale, tam mówię, każdy ma swoje tam upodobania. Ja już tego nie drążę, co jest lepsze, czy ta platforma, czy druga. Jak się nie podoba ta i ta, można iść na kurnik, no i tam się bawić, na przykład. No link do turnieju, bardzo proszę, bardzo proszę, bardzo proszę. Cały czas. Dobrze, Kacprze, nie ma sprawy. Możliwość zmienienia jest dla partnerów. Cała reszta dostaje moją wolne miejsce. Dzięki Krucji. No, do partnera mi już ciut brakuje, mam nadzieję. Więc będę już mógł to na stałe na pewno zmienić. Dobrze, Kacprze. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Serdecznie dziękuję wzajemnie. I mamy wygraną. Pięknie. No tak, no ale to już nie Twoja wina, że się przeciwnik spóźnił, prawda? No, nic na to już nie poradzimy. Dobra, ok. Fajnie, fajnie, moi drodzy, mamy 197 osób. No myślę, że tam się znajdą jeszcze 3 owieczki i będzie nas 200. Ale fajnie, szybko idzie. Słuchajcie, pierwsza runda już jest za chwilę za nami. Tak, i za kilkanaście sekund lecimy z rundą numer 2. Uszanowanko, witam Cię, Mekhart. Mekhart. Jezu, ja nie umiem czytać po polsku, wybaczcie. Dobra, zaraz przeczytam komentarze, czy lecimy dalej, bo turniej tutaj gadką, ale grać trzeba. Wuju 1979. Ok, zagrajmy C5, D3, czyli zamknięte schematy nam się tutaj chyba pojawią. Ła, pionka podstawiłem, no to za szybko. To za szybko. Dokładnie. Pionka trzeba brać. A zagram tak, z nadzieją na wybicie, chociaż zachowam sobie czarnopolowego gońca. No tak, białe mają piona na czysto. I nie zawahają się go użyć. Nic na to już nie poradzę. No, Uda mi się jednego pionka odbić, chociaż tu jeszcze może być fajne wejście skoczkiem. Się tutaj król odsłonił. Jest opcja na skoczek F2 lub skoczek E3. No właśnie, jak nie na E2, to na E3 skakujemy. No pionka mogę wziąć, chyba wezmę mimo wszystko. Tutaj wisi sprytnie. A jak zagram tu, to mi widełki grożą. Sprytnie. Okej, no dobra. Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę zrobić? Zagramy tak. No, poświęcę tego piona, nie mam wyjścia. Trzeba wybrać mniejsze zło. Goniec, okej. To E6 po prostu, nie wziął pionka mój przeciwnik z tempem. To tutaj mamy chyba szacha i po prostu biorę skoczka na D5. Okej. Wieżyczkę, jest wieża więcej. Już takie pionki w zasadzie, no tak, można było też zachować piona oczywiście, no dokładnie. No ale to jest już chyba mniej istotne, gdy jest wieża więcej. No ale przeciwnik próbuje, no dobra, wybijam. Tak, tu jest bardzo chytra próba, no ale na szczęście mam hetmana, który broni pionka. Okej, hetman D5. No, tutaj mój przeciwnik za dużo popodstawiał, niestety. Dziękuję serdecznie. Witam Cię, Adamie. Czytam. Czy długa moja droga była do mistrza krajowego? Jak miałem 19 lat, zdobyłem ten tytuł. Od 5 roku życia gram, więc w zasadzie długa, powinno to się szybko zadziać, aczkolwiek szybciej powinno to się zadziać. No ale czasy były jakie były, tak coś potoczyło i tyle. Osobiście grałem co nieco kilka lat temu, oficjalnie dobiłem do 4, ale radziłem sobie z 2. O proszę, bardzo ładnie. A teraz chciałbym zrobić powrót do królewskiej gry. Czy Twoim zdaniem jest szansa na rozwój w wieku 20 lat plus? O rety, oczywiście, że tak. To zazdroszczę w ogóle wieku, pewnie. Jasne, że tak, bez problemu. Nawet jakbyś był 30+, tak jak ja, bez problemu. Tylko samozaparcia, dyscypliny, pokochać szachy, trenować, grać, moi drodzy, interesować się i wszystko się pięknie układa. Oczywiście są też, wiecie, no nie zawsze są pagórki w karierze szachisty, tak? To jest ogólnie wszystko znane. Czy nie miałem propozycji nauki kogoś do turnieju streamerów? Nawet Topciu, nie wiem, o co w tym chodzi dokładnie. Nie miałem propozycji nauki jakiegoś streamera. Nie wiem w ogóle, o co w tym chodzi. Nakamura jest moim rocznikiem, 8-7. Dobry wieczór, rewersiak. Zagrałem pierwszą partię i sądzę, że jednak jeszcze za szybkie szachy dla mnie. Chyba zrezygnuję. No twoja decyzja. Twoja decyzja. 198 osób. No niestety nie mamy 200. Może jeszcze się uda, ale zobaczymy. No i tak jest świetnie, słuchajcie. Dzięki, że jesteście. Punkcik jest, świetnie. W wieku 20+ lat to już do trumny wypada się szykować. Nie, no jak. Dzięki serdecznie, ja jestem 30+. Ja mam 50. I w juniorach jeszcze. Słusznie, Piotrze. Bardzo słuszna uwaga. Ja bym chciał mieć, słuchajcie, no chciałbym, każdy by chciał, no chciałem mieć 8 dych na karku i dalej grać w szachy. To jest takie fajna sprawa. No znałem takich ludzi, którzy mieli właśnie i 80 i pod 90 podchodzili i grali w szachy po prostu. A czy ktoś zaczyna w wieku 20 lat, to może coś osiągnąć? Może, na pewno może, bo nie ukrywam, interesuję się tematem, tylko kiedy słyszę o graniu od 4 roku życia, to dostaje delikatnej depresji. No tak, ale to no zgadza się, jakbyś chciał grać w tenisa, no to nie osiągniesz poziomu światowego, jak zaczniesz w wieku 20 lat na pewno, a w szachach poziomu szachowego w wieku 20 lat pewnie też się nie da. Pewnie też się nie da. To też jest trochę talentu mimo wszystko, żeby taki wysoki poziom osiągnąć, aczkolwiek zależy jaki masz cel szachowy, tak? Jaki próg chcesz osiągnąć, to też jest ważne. Ale mistrza FIDE myślę, że nie chcę mówić bez problemu, bo to jest dużo pracy, ale jest to wszystko osiągalne. I mamy 200 osób? Mamy! Pięknie! No jak to ładnie wygląda, dwójka z przodu, pięknie. Smysłów Korczno coś o tym wiedzą, no ale wiecie, to inne czasy były. Późno ludzie zaczynali, ale to były inne czasy. W Sepcioletku takie dziwne pytania trochę zadajesz. Prosem szachy. No odpowiem Ci, że tak. I co? Nie no, arcymistrzem nie jestem, nie. Ale też nie jestem jakimś tam słabym zawodnikiem. Tak nieskromnie powiem, ale taka jest to prawda, no. Nie będę tutaj nic ukrywał. Wycofuję się, bo figury mi się wyświetlają. Się nie wyświetlają figury, Olafie? Nie wiem dlaczego. A powinno wszystko działać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma z Was jakieś problemy tutaj w turnieju, dajcie znać. No nie ma dodawanej sekundy oczko. No nie ma, bo czas jest 3+0. Ja mam 30+ i liczę tylko na dobrą zabawę. No, każdy ma swoje, jasne. Mam 2 punkty w turnieju gratki. Zawody w klasyczne przez internet nie będę robił turnieju. Takich turniejów nie będę robił, niestety. No, za długie tempo niestety nie jest tu wskazane. Różne rzeczy się mogą dziać. Na żywo oczywiście dłuższe tempo jak najbardziej. Przegrana to nie problem. Przegrana to jest też cegiełka do sukcesu, do zwycięstw w przyszłości. Witam Cię, Artus. Dobra, jedziemy. Simon Master. Powodzenia. Runda numer 3. Ok, C5. Marcello Blas. Witam Cię serdecznie. Runda numer 3. Można jeszcze się dopisywać. Mamy ich 11. Tutaj skoczka na D7 bym nie wstawiał, bo on zamyka gońca, tutaj trzeba próbować grać przez E6, a jak już goniec jest zamknięty, to E6 teraz w tym momencie nie wchodzi. Można jeszcze to naprawić, na przykład wrócić, co się nie chce oczywiście tego zagrać, no ale zagramy tak, jeszcze wzmocnimy. A, tu jest też prowokacja do skoczek B6, no ale sobie uciekniemy, potem A5 na przykład. Można w ten sposób sobie grać. Oj, nie wiem, czy zagram turniej buleta. Jakoś tak buletów nie za bardzo lubię. Nie czuję się w nich dobrze. Poza tym to jest dobra myszka i nie wiem, jak to nazwać. No nie lubię buletów, no po prostu. Dobra, lecimy z E5. Bulety to już nie szachy tak naprawdę. No to nieźle, Wiki, że na padzie grasz w szachy, podziwiam. Ja to bym jakoś nie mógł grać na padzie w szachy, szczególnie bliców. Znaczy długie partie jak najbardziej, dłuższe. Powiedzmy na 10 minut, wzwyż. To tak, ale nie blice. Blice to za szybko. A znam ludzi, którzy na padzie na przykład grają właśnie bulety. I to jest niesamowite. No tutaj się robią problemy, piony są bardzo silne. No właśnie, przeciwnik nie wytrzymał. Widzę, że nie wytrzymał. No dobra. Niech będzie skoczkiem. Okej. Z aplikacji nie wiem, czy się można dostać do turnieju. Nie mam pojęcia. system londyński. Nie lubię systemu londyńskiego, no mógłbym oczywiście, ale nie przepadam. To jest taki beton, można powiedzieć. Nie polecam zawodnikom początkującym grać tego debiutu. On jest nierozwijający. Należy grać na początkujący, według mnie powinni grać taktyczne debiuty, bardziej ostre tak naprawdę, żeby nauczyć się myślenia i takiego zmysłu kombinacyjnego. Jak będziemy statycznie zaczynać grać, to nie rozwinie nas to i to, może nie wiem tego z autopsji, ale wiem po innych zawodnikach, że tak się działo. Niestety tak się działo. Okej, muszę jakoś tutaj zareagować, chwila. Może tak zagrajmy. Dobra, weźmiemy. Może tak. I tutaj już napieramy bardzo mocno. I na F7 jeszcze mamy strzał. Tu grozi mat na G7. Gambit szkocki jest super. Dla początkujących to jest bardzo, bardzo dobra rzecz według mnie. Do trzeciej, do drugiej kategorii można go sobie tam spokojnie stosować. Dziękuję Ci, Simonie. Zwycięstwo się tutaj udało. Ok. 204 osoby. Pięknie. Dzięki ludzie. Dzięki, dzięki. Hetmana nie wziąłem? Może. A, możliwe, Skubol. No, wiesz, jak gadam tutaj, jednym okiem patrzę na jeden monitor, drugim na drugim. Nie wszystko mi się tutaj też dobrze kalkuluje na szachownicy. Partia angielska, jeśli chodzi o grę agresywną, strategiczną, jest dobra. Partia angielska jest raczej takim debiutem gry spokojnej, pozycyjnej. No to już lepiej angielską wybrać według mnie niż system londyński. No ale to też nie jest tak, że musicie mnie do końca słuchać. To jest tylko moje zdanie. Każdy sobie gra w szachy jak potrafi, jak chce i tyle, ale ja tak wyrażam swoją opinię zwyczajnie. No angielska też jest takim na pewno dla początkujących graczy ok, tam rozwiną figury i tak dalej, ale naprawdę trzeba próbować takie wybierać taktyczne bardziej rzeczy, bardziej ostre. Czy mam jakieś rekomendacje treningowe na poziom 1300-800? Słyszałem o rekomendacjach w stylu 50 taktyka, reszta to praktyczne samogranie. I tu się zgodzę. Zadania praktyczne i samogranie. Można sobie książek oczywiście poczytać trochę, jak najbardziej. Bo praktyka tu jest najważniejsza na samym początku. Ale do 1800, czyli do drugiej kategorii, to już niekoniecznie. Jeżeli mówimy o rankingach liczesowskich, to tak, ale jeżeli mówimy o rankingach takich normalnych, no to książkę w rękę trzeba chwycić, ale zadania trzeba robić wypadałoby robić regularnie, analizować partie przede wszystkim, różne partie, żeby mieć szeroki ogląd na szachy, troszeczkę poznać tajników i różnych pozycji, żeby mieć po prostu takie wyobrażenie, że można jednak inaczej grać niż tylko tak jak my gramy na przykład. Czy są jakieś inne zalecenia, na przykład debiutowe poza szkocką? No debiuty są tutaj drugorzędne tak naprawdę na początku gry. Sycylijska, super. Można grać sycylijską na początku jak najbardziej. Chociaż jest trudnym debiutem, ale warto. Na pewno warto. Skandynawska czarnymi nie polecam. Słaby debiut. Niekoniecznie on przegrywa oczywiście, ale to jest słaby debiut. Białe się zawsze cieszą, jak czarne grają skandynawską. Dobra, E4. Może obrona Alechina. Ciekawe, czy przeciwnik się skusi na E5. Okej. Okay. Dobra, tak skusił się, atakuje pionami. Dobra, D6. Ja to lubię, jak ktoś tak napiera mocno. Ok, lecimy. Ale białymi bufory dobrze reaguje bufory. Bardzo dobrze. Aha, ja mogę tu od razu zbić, bo tutaj pionek na C4 wisi. Hetman A4 było lepsze, bo odbicie piona następowało. No i sobie tam wieżyczkami elegancko jest pionek więcej, tego spróbujemy zaatakować. Wieża B4 zatem z planem hetman B6 i tutaj potrójny nacisk. Jest to możliwe. Okay. Mimo wszystko będę naciskał. To teraz chyba mam C6, chociaż C6 to mi zbije. Tak, C6. C5, przepraszam. Jak biję, to tutaj na końcu wisi skoczek. Tutaj grozi teraz bicie na D4 pionkiem. A, już nie grozi. Ok, no ale tego biorę. No dobra, to teraz biorę. Tu wisi kolejny pion. Okej, no wymiana hetmanów jak najbardziej. Gońca na F6 wstawimy, żeby wieżę zwolnić. Ok, tutaj się szykuje skoczek na E4. Dobra, podciągnijmy króla. A piona podstawiłem, nie wiem dlaczego. No właśnie. Zagapiłem się lekko. Dobra, ale mamy taki ruch na szczęście, żeby wymienić jedną wieżę. To też jest dalej partia wygrana. Tutaj skoczek jasne. No muszę bronić się niestety tak pasywnie. Dokładnie. Skoczek C4. No tu się okazuje, że jest niezwykle jeszcze interesująca sytuacja. Mamy na F2 szacha. Dobra, dziękuję. Już czytam komentarze. Opinia, że partia angielska równa się szachem dla dziadków. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Myślałem przez chwilę, że wyjdę z tej pozycji, a jednak grypa nie pomogła w grze. No tak. Zadania mają jedną wadę. Kiedy patrzymy na diagram, to od razu wiemy, że to punkt kulminacyjny w partii. W partii tak nie ma. Nie wiem, czy to jest wada, Michale. A jak inaczej miałbyś trenować taktykę? Możesz po prostu analizować partię i w partii też na pewno jakieś taktyki się pojawią. Podobno do szachów najlepsza rozdzielczość to 1600 na 1024. O, wezmę pod uwagę, dzięki. Na następnych zawodach Cię pokonam. No, liczę na to, Grabi. Skoczek był? Traczu? Nie skojarzyłem, czy był skoczek. Nie widziałem. 208 osób. Ekstra, słuchajcie. Ekstra, że jest nas tak dużo. Dzięki serdeczne. Tak, mamy 150 osób na live, tak, cieszę się niezmiernie. Nie organizowałem jeszcze turniejów w Buleta, aczkolwiek jest to ciekawe, tylko mnie to wszyscy zjedzą, bo na 3+0 już niektórzy marudzili. Znaczy, przepraszam, no, marudzili, no, wyrażali swoje opinie, że za szybko, ale 1+0 na pewno bym nie zorganizował, ale ciekawym jest na przykład 1+1. To jest już ciekawe, a na przykład 2+1 to już można sobie organizować. Zobaczymy, różne tempo zrobimy. 2+1 jest ciekawe, ale może też 5+0 wypadałoby któregoś dnia taki turniej zrobić. Na pewno. Na pewno coś takiego będzie. Mr. Schwarz. Ok. D4. Aha, miałem spróbować zagrać tego Londyna, tak? No jeżeli przeciwnik zagra D5, to zagram tego Londyna. Niech będzie. Znaczy zagram teraz, po prostu gonię C4 może. No Londyn nie jest to, no właśnie, mamy Londyn. No nie, no jakoś tak, już mi się tak niedobrze trochę robi, jak to gram. Nie jest to po prostu to w mojej naturze, żeby w ten sposób grać. No okej, figury sobie rozwiniemy, ale tutaj w ogóle nie będziemy grać, że tak powiem, ostro, no, że tak się wyrażę. Jak czarne grają dobrze Londyna, to czarne są w porządku. No 5+0 zrobimy, Kacprze, zrobimy na pewno. Może jeszcze w styczniu zrobimy, słuchajcie. Pół punktu na start nie miałeś przeciwnika może, dlatego. 3 partie w każdej pozycji, można powiedzieć, że miażdżyłem, tylko więcej czasu na ruchy przeznaczałem i 3 przegrane. No to jest dobry objaw, lepiej przegrać wygrane pozycje lub lepsze niż odwrotnie. No to prawda, przy buletach dużo jest błędów. O, dziękuję Ci, mydło. No zapraszam serdecznie do live'ów, zapraszam. Jak się podoba, jak pasuje, to bardzo się cieszę. Bardzo się z tego cieszę, że coś działa. Zrobiłeś Mataszewskiego, Kowalku. Niesamowite. No to się rzadko zdarza. No bardzo intuicyjnie, oczywiście. Przy buletach się gra bardzo, bardzo intuicyjnie. No widzicie, zagrałem tego Londyna i próbuję zaostrzyć. Po prostu no, nie leży to w mojej naturze, żeby tak przesuwać tylko figury. No ale tutaj się pojawiła też opcja, no właśnie, tutaj się taka opcja pojawiła wybicia. Jeszcze patrzymy przy okazji, a tu podstawiłem na F4, lepsze było go nie, hetman tutaj. Tu zamkniemy sobie tego gońca, który mógł być na bardzo niebezpieczny, wieża G4 groziło. No ostatnia figura musi grać. Chyba taki ruch tutaj może nastąpić. Chociaż trzeba uważać na bicie. Dobra, zagrajmy tak. O, gratulacje. Czyli Gambit Duński, bodajże tak. Kojarzę dobrze, Gambit Duński. Wybicie nastąpiło. No dobrze, wieża E3, wieża E1. Tutaj 2 figury są na jednej linii, więc spróbujemy zaatakować. Ok. Nie ma tutaj żadnych takich ruchów. Nie ma. Jeszcze nie ma. Tak. W ogóle się sam zaczynam otwierać niepotrzebnie chyba, chociaż wieża G3 jest na szczęście. Dobrze. No właśnie. No, jeszcze nie jest takie proste wszystko. Nawet bym powiedział, że lekko trudne. Tu podstawiam pionki, to już troszkę tutaj się zaczyna robić... A nie, przeciwnik nie chciał wybić pionów. No i dobrze, dla mnie dobrze. Wieża F4. Wieża E2 bronić tu z planem tam i kosić piona. No nie, nie zgadzam się na propozycję remisu. Przewagę mam jakości mimo wszystko. Oj, damy szacha teraz. No wziąć tego piona to tak średnio mi się chce, no ale chyba muszę coś zrobić. Jakiegoś pionka schubnąć. Spróbuję wymiany może tu hetmanów. O właśnie. To jest dobra chyba opcja. No, wymienić trzeba od razu. No i tak tutaj bronić tego. Dobrze, tego pionka skubnąłem. Już można jakoś próbować się rozgrywać. Twarda obrona. A, podstawka. Przeciwnik nie wziął. Ciekawe, ciekawe. Pionkami lecimy. Kolejnymi. Czas, tu chodzi o czas. No tutaj to już biorę. No, ale ładnie mój przeciwnik grał. Ładnie, ładnie. Dzięki serdeczne. Za 20 sekund mamy kolejną rundę. Szybko leci, słuchajcie, szybko leci. Bardzo szybko leci. No dobra, lecimy dalej. Powodzenia. Bajanista. Chyba graliśmy już. O, 1-1 mamy. Dobra. No, skoczek F6. No, może tego Alechina cały czas spróbujemy. Podobno na blica jest całkiem sympatyczny. Witam Cię, Szymach. Witam serdecznie. No i tutaj właśnie grozi bicie na... Tak, to przeciwnik dobrze zagrał. No gramy G6. Bo tutaj groziło bicie na C4. Ok, no jest taki ruch. Pytanie właśnie, czy wybić. No wybiję tego skoczka. Jednego skoczka muszę wybić. Z gońcem problem rozwiązany i gramy w szachy. No chyba E5. Po prostu. Tak sądziłem. Grozi F4, nieprzyjemne. Witam Cię, Szpaku. Dzień dobry, Bastan. Tutaj, ok. Może podeprzyjmy to pionkiem G5. Nie wszystkie relacje wystawiam na YouTube'a, nie wszystkie, ale większość. Przeciwnik tu zaryzykował, oddał figurkę. Teraz pytanie, czy tutaj wziąć? Chyba tak, chyba trzeba będzie próbować wziąć tego skoczka. Biorę tego skoczka. Po prostu ułatwi mi grę. przy różnopolowych gońcach teraz może być całkiem ok. Tutaj od razu taki ruch E4 trzeba zafundować przeciwnikowi. 4 niestety jest. No właśnie, bo nie mogę tutaj zagrać. Muszę wrócić, ale pionek C4 się osłabił przez to. To chyba do przodu zagram. Żeby jednak centrum zrobić. Się wszystko trzyma. Grozi wzięcie na B4, to biorę. Tak, bo tu też groziło wzięcie. Trzeba uważać na takie taktyczne zagrania ze strony przeciwnika. Tu nie mogę. Chyba tak. Spokojnie sobie odejdziemy, żeby się przykleić do króla. I teraz chyba tutaj pora na egzekucję. D4 spróbował wymiany hetmanów, co już nam uprości grę. No wieża więcej. Dziękuję Ci serdecznie, Bajanista. Ale w topa. Zbiłem nie tę bierkę. Co trzeba? Fajnie, że się dobrze bawicie przy tym. No i nie ma załamki. To jest klasa szachisty, słuchajcie. Nie każdy to potrafi. Wiesz co, tutaj poświęciłeś tą figurkę za 2 pionki. No niezbyt chyba dobry pomysł. Niestety chyba niezbyt dobry pomysł. Tam nic nie dostałeś, żadnej inicjatywy tak naprawdę. Ja chętnie oddałem wieżę za kolejną lekką. I po prostu łatwo grę miałem. Co sądzę o turnieju streamerów szachy? Nie wiem w ogóle, o co chodzi z tym turniejem streamerów, słuchajcie. Musicie mi wyjaśnić. Ja widziałem tam plakat, ktoś chyba Marcello udostępnił. Ale nie wiem w ogóle, nie znam szczegółów, nie wiem o co chodzi. Jak to mówi Kacper, król końcówek, Polak, przewaga jakości jest najbardziej trudną do udźwignięcia. To prawda, jest coś w tym. Coś w tym jest. Aha, okej, myślałem, że to ty. No ale to poświęcenie mimo wszystko na pewno nie było dobre. Na pewno nie. Normalnie gram po 15 minut i myślałem, że dostanę ostro wcirki i o dziwo nie jest to źle. No to pięknie, no, trzeba próbować nowych rzeczy, właśnie dlatego też szybsze tempo troszkę robimy. Bo wiem, że większość z grających tutaj w tym turnieju gra w szachy trochę dłuższe, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale troszkę trzeba przyspieszyć, w internecie trzeba troszkę grać szybciej. Od 8 grają popularni polscy streamerzy w szachy, bodajże o 5 nagrody głównej. Dzisiaj jest 6, ale nie ma żadnego 10 minut mają na to, ale nie ma komunikatu, nie ma komunikatu. Aha, popularni polscy streamerzy. Ale szachowi, czy ogólnie wszyscy? Aha, streamerzy nie szachowi. No tak, tak, bo inaczej bym wiedział, że jest jakiś komunikat, no coś bym tam pewnie już wiedział, ktoś by reklamował. No to ciekawe, ciekawe, ciekawe. To kto jest streamerem? Szybki kurs w 2 dni zrobimy i lecimy po zwycięstwo. Ja no, żartuję oczywiście. Aha, no tak, tak, kumam z innych gier, jasne. Ogólnie wszyscy, nie szachowi. Dobra, tak. Spoko loko. No dobrze, moi drodzy. Jesteśmy po 6 rundach, jesteśmy tak na półmetku, powiedzmy. No i runda 7 za chwilę się nam rozpoczyna. Dziękuję Szpaku za maila. Dane do partii. Tak, ja odebrałem. Jeśli to było wczoraj i dobrze kojarzę, bo tych tam maili troszkę dostaję i nie wszystkie dobrze też kojarzę, ale tak, coś dostałem. Rozmawialiśmy chyba o tej partii. No dobra, lecimy dalej. Alcybiados. Alcybiados. Niech będzie taki ruch D4 dla odmiany. Dobra, G6. No my tu z Radkiem to żeśmy rozegrali już ze sobą masę partii, więc z Radkiem się znamy, słuchajcie. To tak, Radek jest świetnym instruktorem, trenerem szachowym. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na treningi, to zapraszam do kontaktu. Również z Olsztyna, no ale w dobie internetu możecie oczywiście się zgłaszać, jeśli macie ochotę, z całej Polski, wiadomo, i nie tylko. Tych wariantów się już nagrałem sporo. Sporo się już ich nagrałem. Sobie tak czmychniemy spokojnie. Ok. Spróbował wymiany hetmanów i skoczek na D6 może się wpakować i się zrobić niebezpiecznie. Tylko muszę uważać na bicie hetmanem i tu skoczkiem będę musiał odbić, bo goniec H6 będzie groziło. Dobra, a tutaj to ja sobie sam wymienię. Tak, można? No nie jestem pewny, czy to jest dobre posunięcie. Biorę. Ten pionek jest słaby. Można go w przyszłości spróbować zgarnąć. Tu się nie ma co śpieszyć teraz. No dobrze, tutaj wybić trzeba. Pytanie, czy wymienić dalej? Skoczek na 8 chyba nie jest zbyt dobry, więc wrócimy. I skoczek na D4 po prostu zagram. I przyblokujemy, i tego pionka będę chciał skosić. Jeszcze oczywiście mogę zagrać tak, no tak, mogę zagrać tak i wziąć wieżąt. Nie muszę się nigdzie śpieszyć, ten skoczek też nie ma za bardzo gry. No dobra, tak, lecimy pionkiem do góry. Tutaj wchodzi, tu nie wchodzi, nic nie wchodzi, lecimy do góry. Skoczek E6, no to już skoczka teraz wezmę. I kolejny pion do góry. Okej. Jak zagrać? Może H4, wyczekujący ruch sobie spokojnie zrobimy. I teraz tak, może tutaj wieżyczko. D4, jakieś tutaj się robią powoli chocki, klocki. Myślę, że C7 powinno być ok. No tak, tutaj mi zabierze jednego pionka. Tak zrobimy. Nadal się wszystko trzyma. Tu się wszystko trzyma. Dzięki, Radku. No czas, tak? Czas elementem gry, a tam i tak było na pewno dobrze w tej końcówce. Okej. Już czytam. Titled Tuesday wczoraj nie było. Twój przeciwnik nie ruszył i wygrałeś. No i tak bywa. Po prostu nie dotarł na partię. Wreszcie wygrałem końcówkę. Brawo. Brawo, brawo, brawo. Prawie wygrałem z 2000. Tylko czas. Ok, no to świetnie, świetnie. O to chodzi właśnie. Trzeba próbować. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, moi drodzy. Dawidzie, 3 wygrane, remis i 3 porażki, ale najmniejszy ranking miałem ponad 1800, czyli 400 więcej ode mnie. No, to widzę, wychodzisz tutaj na czarnego konia zawodów. Tak dalej, trzymać tak dalej. No i runda numer 8 za chwilę, moi drodzy. Zgrabnie nam idzie, tak? Zgrabnie nam idzie, 50 minut. Jesteśmy po 7 rundach. Monster of Chess. Witam serdecznie. Wygrały z 1 sekundą na zegarze. No to na pewno cieszy. I smakuje dobrze, na pewno. Takie królewsko-indyjskie schematy się nam tu pojawiają. Może to jednak z tej strony nie wyszło zbyt dobrze. No właśnie, tak zagrajmy. Zrobimy długą. Troszkę inaczej teraz pogramy. Według mnie D5 można było wcześniej zagrać. Okej, no bronić tutaj muszę. Pianka, brać. Tu będzie wisiało sprytnie, trzeba przyznać. Dobra, tak zagrajmy. Nie wiem, szpaku czy śniegu, mnie nie widzę teraz. Hetmanów. No przyjęta. Skoczek F3. Aha, bo na C3 wisi, czyli podstawiłem pionka. Aha. No muszę to przyjąć niestety. Z pokorą. Bronić na H3. Pionek mniej. No sprytnie zagrały czarne. Sprytnie. Muszę się tych schematów może coś tutaj nauczyć. Coś mi się wydaje, bo tak. Zagramy na różnobarwne. Dobrze gra czarny, naprawdę bardzo dobrze. Jest jestem pod wrażeniem. No właśnie, mnie tutaj nieźle mnie ustawia, ale teraz mi się chyba udało przeciwnika oszukać. Skoczek D5 mam tutaj i tu wisi. To taktyka, taktyka. A tu mat grozi, wow. To teraz wygląda na to, że to on mnie oszukał. O kurczę, blade, piękny ruch. Naprawdę piękny ruch. Szapoba, a tu chyba jedyne moje posunięcie i muszę się męczyć. No muszę tak, muszę oddać skoczka, ładnie. Ale to było dobre, to było piękne zagranie. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Chyba powoli mi się tu szykuje porażka, coś mi się wydaje. No nieźle. O kurczaki. No muszę przyznać, wow, muszę przyznać, że to jest naprawdę ciężka sprawa. Dobra, to już mam przegraną partię nawet na czas. Już nic nie poradzę, no właśnie. No brawo, brawo, muszę uczciwie poddać. Gratulacje, Monster. No Monster wyszedł na prowadzenie, kurczę, felek. Chwycił mnie. No niestety, 7 z 7 nie wystarcza, żeby zwyciężyć łatwo w turnieju. No walczymy dalej. Co zrobić? Dobra, dobra. 12 gier do końca. Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia. 9 gier do końca. No ważna jest ta taktyka w szachach, jednak ważna. Tutaj myślałem, że już mam wygraną, a się okazało, że znalazł goniec A3. Piękny ruch, naprawdę niesamowite zagranie. W tych schematach królewsko-indyjskich jest dużo takich taktycznych zagrań. To kurczę blade, dobrym trzeba być, żeby tam naprawdę tak dokładnie grać. Naprawdę trzeba być dobrym. No i kolejna runda za chwilę, czyli 8 rund było, 3 rundy do końca. Rochman, ok, lecimy. Może C5 tym razem. A3? Nie rozumiem tego posunięcia. Aha, żeby gońca schować. No i mamy ten centrum, tu się wszystko chyba trzyma. Wszystkie figury w grze, to jest ważne. Lekko gońca wycofamy, otworzymy wieżę. Dobra, no i chyba do jakichś działań trzeba przejść. Pionka na białym polu ustawmy. No, zbiję to mimo wszystko. Gońca na C5 będę miał. A jednak tędy. No dobrze, to tak. Tutaj. szukamy opcji na C2. Znaczy zajmujemy po prostu wolną linię na ten moment. Spokojny ruch sobie A6 zagrajmy. No, przeciwnik przyjmuje tutaj strategię, widzę, taką obronną, bardzo mocną do tędy. W takim razie się spróbujemy zaczaić. Jak nie z jednej strony, to z drugiej. No i tutaj już chyba widełki na D3 się szykują. Kradamie, o Chryste jedyny, dziękuję Ci serdeczne, wow, bardzo Ci dziękuję, 100 nie w kij dmuchał, strasznie dużo forsy, dzięki serdeczne, pozdrawiam, pozdrawiam, ale mi miło, aż czasem głupio, naprawdę, dzięki, 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 100-kroć dzięki. Hetman D6. No to już jest po ptokach, skoczek nie ma ucieczki. Tu, znaczy tu ewentualnie na F2 i skoczek na G2. Próba wymiany hetmanów, tak żeby nie dać przeciwnikowi żadnej szansy. No i teraz F3 i E3 idzie chyba do przodu. Czy na pewno idzie? Tu podstawka, to jeszcze tak przy okazji. No dobra. Dziękuję bardzo, Rochman, za grę. No, zobaczmy, jak tam idzie faworytowi. Hetman za dwie wieże. Ciekawa sytuacja. Chessboard Kork tutaj twardo, twardo walczy. No te dwie wieże właśnie. Aha, już tu wieża F8 wisi. Niestety, niestety. No Kacprze, nie wiem jak Ty, ja popijam dzisiaj herbatkę. Przy Twoich imieninach, jak najbardziej zasłużonych. Hulaj dusza piekła nie ma, ja nie wiem. Oglądam szachy od niedawna i mózg chce mi się eksplodować, jak oglądam te gierki. No, trzeba się przyzwyczaić jednak troszeczkę. Dobry szachista, słuchajcie, powinien wytrzymać 5-6 godzin przy szachownicy. Mieć taką kondycję, żeby w pełni, że tak powiem, mieć na wysokich obrotach swoje myślenie, a na przykład w kołówce, gdzie chce się wybrać, no to będą dwie rundy dziennie na przykład, więc jedną rundę można grać 4 godziny, 4,5 godziny do 5, więc wyobraźcie sobie, że czeka nas 8 do 10 godzin gry, jak będziemy twardo tam gryźć dechę, więc tutaj trzeba mieć niezłą kondychę. No i trzeba nad tym pracować. Nie wiem, Krucji, który owoc jest najlepszy. Nie kumam tych pytań w ogóle i żarcików, także sorry. Tak, w piątek, tak, Jan Krzysztof Duda na kanale wystąpił sportowym, kanał sportowy, dokładnie. Link do turnieju, bardzo proszę, już wklejam. Weronika jest... nie znam Weroniki osobiście, no ale szachistka, tak? Szachistka tego młodszego pokolenia trochę. No, warto zapytać po prostu, wejść na streama i zagadać, no chłopaki. Bierzcie się do roboty, no nie ma na co czekać. Mnie nie pytajcie, ja tutaj, wiecie, nie mam nic... Nic już nie powiem, bo się jeszcze wygłupię. No ale do Weroniki chyba zawitamy po turnieju, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy po rundzie numer... O rety, która to teraz runda była? Teraz będzie runda 10, jeszcze dwie rundy nam zostały. Czy da się wyrwać laski na szachy? No stary. Ja dzięki szachom poznałem swoją obecną żonę. I to, coś ciekawe, nie szachistkę. Szmitek, witam Cię serdecznie. No, ze Szmitkiem tu mamy zawsze takie boje. A, zawsze Szmitek te same swoje. A, bijemy tego pionka, co będziemy się czaić. Bijemy. Teoria teorią. Tu trzeba było tak zagrać, bo groziło wzięcie na... Tutaj? Nie kumam tego ruchu. Biorę. Aha! Już kumam. Spoko. Czy ja się stamtąd wygrzebię? Nie, nie, nie. To może tak spróbujemy. Skoczek D3 tutaj mi zbije z szachem. A to może być dosyć interesująca sytuacja, bo na D6 jeszcze kopnę. To może być niezwykle interesująca sytuacja. Obym tylko nie podstawił figury żadnej, a będzie dobrze. Ten skoczek na C4 jest niezwykle groźny. Taki B3 chyba trzeba zagrać spokojnie. Jak F5 to E5 mamy. I teraz grozi tutaj wzięcie. Zapomniałem o tej pułapce F6, że mi gońca zamyka. Kompletnie o tym zapomniałem, że tak można. Okej, tutaj. Zaraz, bo jak spiję tu... Mogę chyba tak. Goniec zbije hetmana. Aha, mogę. Mogę. Tu się utrzyma wszystko. Na C5 uderzamy. Tu bronimy. Skoczek A4 grozi. Chociaż nie, bo wieża może zbić. Wieża C1 dokładnie trzeba zagrać. No jesteśmy bez jakości, ale słuchajcie, pionów trochę nazbierałem. 3 pionki. I dalej 4 jest do wzięcia. To teraz koń A4. Na tego trzeba uważać. Wieża D1. Najpierw bronimy swoich pionów. Okej, niech będzie tak. Zbił. Okej, miał prawo. Bronić trzeba. Wieży na D1. No do góry. Chyba wystarczy. Tutaj do obrony. No szach, tak. No pionem szybko zasuwamy na D7. I grozi też wzięcie wieży. Trzeba uważać czarnymi. Szacha i koniec partii jest. Dziękuję, Szmitku. Monster Chess. Zobaczymy, jak sobie radzi. A radzi sobie dobrze. Z Beatą 3-2-1. Mamy kobietę w turnieju. No na to wygląda. Czasu ma mało trochę, zawodniczka grająca czarnymi niestety. No tutaj no, Monster of Chess to nie od parady ma ten nick, słuchajcie. No może być tutaj pozamiatane chyba. Czy u mnie hetman C4? U szatku w którym momencie? No widziałem po prostu inną koncepcję gry na wygraną, więc... Ale szach był, więc musiałem iść królem na H3. No ładnie, ładnie. No słuchajcie, tutaj jak ktoś nie przeszkodzi Monster of Chessowi, no to niestety nie uda mi się tutaj zająć tego zaszczytnego pierwszego miejsca, no ale wygląda na to, że idzie mocno. Chociaż pierwszy remis tutaj, słuchajcie, w pierwszej rundzie był. To ciekawe. A potem same zwycięstwa. No ładnie, ładnie, ładnie. Trzeba przyznać. To nie szkodzi, szatku, nie szkodzi. No i moi drodzy, powoli zbliżamy się do ostatniej rundy. Powoli zbliżamy się do ostatniej rundy, ale będzie emocjonująco. Aha, remis, bo nie zagrał pierwszej rundy. Spoko. Spoko. Też dobra taktyka. Zawsze to pół punkciku, nie? Może się po prostu spóźnił, tak? Ten zawodnik. No ładnie, ładnie. No ostatnia runda za kilkanaście sekund, moi drodzy. Życzę wszystkim powodzenia. Pan Jerzy Bielski, witam serdecznie. No i jedziemy. Ok, niech będzie tak. No mamy taki gambit hetmański. Skoczka B5 się nie boimy. Zawsze go odpędzamy i z powrotem gońcem sobie gramy. Aż tutaj się rymowanki naroiły. A chyba będziemy grać... Chyba będziemy grać G5, G4, po prostu. I są nieco kłopoty na tym skrzydle, na pewno dla białych. Wprowadźmy ostatnią figurę do gry. Schowajmy króla, żeby nie było rentgena. No i jedziemy. G4. Wszystko wskazuje na to, że atakować trzeba w ten sposób. Goniec C3. Wow. Goniec na C3. No to ładnie się tutaj porobiło. Tu grozi bicie. No muszę B5. Lata bez hetmana. No, 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 no. Nieźle. Nieźle się tu sam załatwiłem. A kurczę felek. Ale pograłem. No muszę bronić na C6, muszę po prostu bronić. Nie mam wyjścia. Tutaj. No dobra. taki odskok, żeby na E3 wziąć. No walczymy jeszcze, ale to już jest... No dwa gońce, to jeszcze jakaś może tutaj się uda zrobić pułapka. Jakąś pułapeczkę zagrać, chociaż skoczek E5, D4, no właśnie. Już niezwykle będzie ciężko to ugryźć. Niezwykle ciężko to będzie ugryźć. No, muszę chyba wybić to. I wziąć pionka. No nieźle. Koniec zahetmana. O rety. Szach? Sprytnie. C4 i tutaj na E3 jeszcze wisi. Szach jest jeszcze. Ajajajajaj. Ajajajajaj. No to już jest niebezpiecznie. Niestety niebezpiecznie jest. Mega niebezpiecznie, ale jeszcze walczymy. Tam już można było wieżą zbić na H4. Wszystko wisiało. Mat na E1! Przepraszam, panie Jerzy, przepraszam, masakra. Zobaczcie, pozycja świetna, wygrywałem tam praktycznie, taki atak szedł, jedna niedokładność i niestety, no tak to bywa. Dobra, co mój rywal tutaj robi? Sprawdźmy, mój rywal gra czarnymi, oj. Tylko że ma więcej czasu, a tu już jakieś maty prawie grożą. Emocjonująca rozgrywka, naprawdę. Oczywiście wygrana białych jest tu bezapelacyjna, ale czas też robi swoje, słuchajcie. No tak, mądra decyzja na końcówkę pionkową. Bardzo sprytnie. A to już nie jest chyba wygrana końcówka pionkowa, chociaż... Nie no, jest końcówka wygrana. No nieźle. Tak, jest wygrana końcówka. Gambit hetmana. Masakra, co tam się działo. No tak, tutaj czasówka. Białe już na pewno nie przegrają tej pozycji. A te rundy są, słuchajcie, ostatnie magiczne. Magiczne i takie wyjątkowe. I tam, tak. Tutaj chyba się już uda. Oj, wieżę trzeba brać. Hetmana nie można. Ła, pięknie. Ale białe dobrze grają. Tylko czasu jest mało. Mat był w jednym ruchu. No nieźle, nieźle. Niecała sekunda i zwycięstwo. Niesamowite. No to dzięki temu, dzięki tej partii udało mi się tutaj chyba zdobyć pierwsze miejsce, moi drodzy. No ale Monster of Chess, uważajcie na tego zawodnika. Naprawdę jest groźny. 6/11. No i ładnie, dzięki. Mieszane uczucia? Myślę, że dobrze, fajnie. 5 punktów dla początkującego nawet nieźle. Pewnie, że tak. Każdy punkt jest ważny. Świetnie, Piotrze. Gratulacje, 4,5. No, moi drodzy, przepraszam, że zwyciężyłem, no ale w szachach nie ma litości, no. Nawet jak się gra z rodziną. Dziękuję Wam serdecznie za ten turniej.